pamiętam ten dzień, kiedy dostałam dokumentację i informację o tym, że Natalia u nas będzie i bardzo prosiłam dokumentalistów, żeby sprawdzili to, co się dzieje. W programie na żywo czasami jest to trudne, żeby mieć odpowiednią ilość czasu na sprawdzenie. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem reporterką portalu Świat Gwiazd, a u mojego boku pani Ewa Drzyzga. Dzień dobry. Dzień dobry. Zmiany w Dzień Dobry TVN. Wiemy, że powstał nowy duet, zresztą już był debiut, bo teraz tworzy pani parę z panem Krzysztofem Skórzyńskim. Jak wrażenia? Bardzo dobre. Wyrośliśmy razem z informacji, pracy na żywo, reporterskiej w newsroomie, więc wiemy, że to, co się dzieje dookoła nas, jest ważne. I wiemy, że najważniejsze jest, żeby tworzyć to, co jest przydatne dla naszego widza. Więc nie ma między nami tutaj żadnych wątpliwości i żadnych spięć, więc ja się cieszę. Wiemy, że do tej pory tworzyła pani duet z Agnieszką Woźniak-Starak. Zastanawiam się, jaka była pani pierwsza reakcja, kiedy okazało się, że to już nieaktualne. Przyzwyczaiłyśmy się do siebie, rozpędzałyśmy się, znalazłyśmy wspólną taką relację i to było zaskoczenie. Ale ponieważ znałam już Krzysia i też wiedziałam, jak pracuje, dla mnie najważniejszy jest widz. Więc jeżeli mój przełożony decyduje, że dzisiaj ustawiamy inaczej te klocki, bo ktoś jest potrzebny w innych aktywnościach, to jest dla mnie najważniejsze. Ja się skupiam na pracy i, no i potem przyjęłam to do wiadomości i poszłam na dyżur z Krzysiem. A czy rozmawiała pani z Agnieszką Woźniak-Starak o tym, dlaczego już jej teraz tutaj nie będzie? To nie są takie sprawy, które my możemy publicznie opowiadać. Wymieniłyśmy się swoimi SMS-ami. Agnieszka jest w stacji, prowadzi to piękne wydarzenie, które się będzie działo na festiwalu w Sopocie. Ma do tego talent, ma doświadczenie, będzie też w innych aktywnościach, więc ja myślę, że jest tak, jak miało być. No, nie mamy na to wpływu. A myślę, że będzie to, jeżeli się będzie pojawiała, to zawsze z elegancją i szykiem, tak jak zwykle. Chętnie dowiem się jeszcze, czy pani w ogóle lubi zmiany, bo to zawsze mam wrażenie, że jest swego rodzaju wyjście ze strefy komfortu. Ja akurat nie lubię sformułowania wyjście ze strefy komfortu, bo ono jest jakimś takim wyrażeniem, którego ludzie nadużywają. Myślę, że czasami nie rozumieją w ogóle, co to znaczy. Dla każdego ta strefa komfortu jest gdzie indziej. Zmiany, jest taka tendencja teraz, żeby mówić, że zmiany zawsze są potrzebne i są na lepsze. Tak sobie ludzie ocierają łzy może w ten sposób. Tak jest łatwiej wytłumaczyć. Ale zmiany są absolutnie nieodłączną częścią naszego życia. Na skórek nam się wymienia, jak często. Każdego dnia się odradzamy, albo możemy spadać w dół. Każda sekunda jest już zmianą czasu chociażby. Także to jest zupełnie naturalna historia. Dawniej nie do pomyślenia było, żeby zmienić jeden zakład pracy na drugi. Dzisiaj bardzo ceni się w świecie elastyczność. I ci, którzy znają się na trendach światowych, mówią, że u ludzi, którzy będą w przyszłości zatrudniani, o tych, którzy starają się o pracę, najważniejsza będzie umiejętność oduczania się i uczenia na nowo, a to znaczy zmiana. To tu postawię kropkę i przejdę do kolejnego tematu. Julia Wieniawa w Mam Talent. Ten news objął się szerokim echem, piszą o tym wszyscy, no bo faktycznie to budzi emocje. Jak coś budzi emocje, to chętnie o tym piszemy. Co pani na to? Nowe wyzwanie dla Julii. Mieliśmy dzisiaj okazję w Dzień Dobry TVN o tym z nią rozmawiać. Opowiadała o tym, że sama się nad tym zastanawiała, czy już jest gotowa w tym wieku na to, żeby oceniać innych i udzielać im rad, ale przyjęła na siebie to wyzwanie. Mnie się podoba to, że ktoś ma w sobie taką odwagę, że chce spróbować, tak? Ma bardzo dobre wsparcie. Agnieszka Chylińska, firma sama w sobie, Marcin Prokop także. Więc myślę, że to może być bardzo ciekawe trio. Wiem, że dzisiaj odniosła się także do nieprzychylnych komentarzy, które pojawiły się w internecie. Myślę, że jeżeli już mówimy o ocenianiu, to ważne jest, żeby używać takich słów, które są konstruktywną krytyką i nie ranią. I ja zawsze za tym stoję.
Na koniec muszę zapytać jeszcze o materiał Krzysztofa Stanowskiego, bo gdzieś tam też się Pani w nim pojawiła. Czy to było dla Pani zaskoczenie, ta cała kariera, albo raczej mistyfikacja kariery przez Natalię Janoszyk? Mhm. Ja pamiętam ten dzień, kiedy dostałam dokumentację i informację o tym, że Natalia u nas będzie i bardzo prosiłam dokumentalistów, żeby sprawdzili to, co się dzieje. W programie na żywo czasami jest to trudne, żeby mieć odpowiednią ilość czasu na sprawdzenie. To jest bardzo dobry przykład dla pracy mojej ze studentami i będę o tym rozmawiać także z nimi. Startują jako ci, którzy chcieliby być dziennikarzami, więc jest to świetny przykład do tego, żeby omówić tę historię i ten przypadek. A miała Pani żal do tych dokumentalistów? Bo ja wiem, jak to wygląda. Pani dostaje research, który jest zrobiony i powinien być od deski do deski, ale nie zawsze tak bywa. Nie zawsze Pani tak... musi zaufać. Tak, muszę zaufać i tym bardziej, że miałam swoją intuicję, tak? Ale wie Pani, każda sytuacja podbramkowa, ich zdarza się mnóstwo w tej pracy, jest momentem, w którym się czegoś uczymy po to, żeby nie robić tego na przyszłość. I tak do tego podchodzę. Wyciągamy wnioski. Absolutnie. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo.